żeby to była ta obwodnica do Babicy, bo wiemy, mamy świadomość, że nawet jeżeli przejedziemy z Sanoka w miarę szybko w tamten teren, to tam jest zakorkowanie takie, że nie możemy się dostać do Rzeszowa i szereg podmiotów, które by tu chciało rozmawiać z nami o różnych rzeczach, no to w tym momencie mówi tak naprawdę, no ale ta komunikacja u was jest taka, jaka jest. Jeżeli rzeczywiście obwodnica będzie do Babicy i odkorkuje Lutoryż, Boguchwałę, będzie łatwiej się dostanie, jeżeli jest obwodnica już Sanoka, jest obwodnica Brzozowa, jeżeli będzie obwodnica Sanoka, jeżeli wreszcie będzie te S19 tutaj, to też no, o wiele łatwiej nam będzie tutaj rozmawiać z różnymi podmiotami, żeby ewentualnie tutaj funkcjonowali. Natomiast ja cały czas podkreślałem to zaangażowanie pana posła w promocję Karpat. Cały czas, obojętnie w jakich uwarunkowaniach funkcjonował w Europarlamencie Europejskim, cały czas walczył o to, o Via Carpatia, żeby było połączenie Karpa tak naprawdę z Polską, co nie wszystkim tak naprawdę było po drodze. W tej chwili jest, ta deklaracja jest, że idziemy w tym kierunku, a jednocześnie cały czas była walka o to, żeby była swoista promocja Karpat. Proszę zauważyć, że w Europarlamencie Europejskim są różne strategie promocyjne dla różnych terenów. Jest strategia nadbałtycka, jest strategia alpejska, jest strategia dunajska. Natomiast tak naprawdę piękny teren Karpat nie miał takiej strategii, nie miał takiej promocji i teraz to się zmienia. I również my się wpisujemy tak naprawdę w tą strategię karpacką, bo chciałem państwa poinformować, że w dniach 26-28 sierpień w Sanoku będzie drugi zjazd karpacki Karpaty Góry Kultury. On nawiązuje do historycznych wydarzeń, które miały miejsce w okresie międzywojennym, jakim był w 1936 roku zjazd górski w Sanoku, w 1938 roku zjazd górski w Nowym Sączu. Natomiast zapowiadany kolejny zjazd górski we wrześniu 1939 roku w Zakopanem nie odbył się z powodu wybuchu wojny światowej. Głównym udziałowcem tych wszystkich działań jest na pewno Urząd Miasta, ale również Euroregion Karpacki i tu mówię z całą odpowiedzialnością, jesteśmy w bardzo już takich konkretnych decyzjach, harmonogramach działań, tudzież scenariuszu tejże wielkiego tutaj imprezy, wielkiego zjazdu. Beskid Zielony, lokalna organizacja turystyczna, Związek Podkarpan w Polsce i tu w okresie 26-28 sierpień będzie się dużo w Sanoku działo. Będzie tu prezentacja wszelkich kultur karpackich w odniesieniu szczególnie do Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy. Chciałem również powiedzieć, będziemy ten temat państwu przybliżać, jak będzie coraz bliżej. Chciałem powiedzieć, że udział w uroczystościach weźmie marszałek Sejmu Rzeczypospolitej oraz jego odpowiednicy z krajów karpackich, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Węgier oraz Serbii. Czyli to będzie tutaj święto Karpat, akurat będzie ta przyjemność, że święto Karpat będzie w Sanoku. I w tym okresie również jest rajd przewodników beskidzkich, 5-dniowy rajd przewodników beskidzkich, który również będzie miał samą przyjemność. Rozpoczyna się 24 sierpnia uroczystym otwarciem w Sanowskim Domu Kultury, a będzie się kończył również w ramach tego końcowej podsumowania tego zjazdu ziem górskich 28, czyli w niedzielę 28 sierpnia. Tytuł tego zjazdu jest drugi zjazd karpacki, Karpaty Góry Kultury. Naprawdę proszę, nie będę tutaj przedstawiał, bo nie mamy aż tyle czasu, żeby mówić o szczegółach. Będę państwu przekazywał te szczegóły i tu jeszcze z całą odpowiedzialnością podkreślam, że środki finansowe, żeby tutaj też nie było jakichś takich bojaźni, że to idzie głównie na miasto. Naprawdę jest, wygrywamy, startujemy w konkursie. Pieniądze w pierwszej kolejności są skierowane przez Euroregion Karpacki. Miasto głównie odpowiada za tą sferę organizacyjną, ciężką, bo to tak naprawdę proszę pamiętać, że ona też wymaga pewnych środków, ale przede wszystkim dobrej organizacji, żeby to wszystko tak naprawdę dopiąć. 26-28 będzie święto Karpat tutaj, także panie Tomaszu, panie pośle, tyle pan walczył o tą promocję Karpat, my się w to wpisujemy, już teraz pana zapraszamy, żeby pan również tutaj w tym naszym święcie, święcie wszystkich kultur, a przecież wiemy, że Sanok to jest takie miejsce różnorodnej kultury, tu rzeczywiście się dużo dzieje, ale w tym okresie czasu się będzie rzeczywiście o wiele jeszcze więcej dziać. To ja tylko chcę pięknie podziękować panu burmistrzowi za tą informację, za to zaproszenie. To ta impreza, to przedsięwzięcie idealnie wpisuje się w to, co powinniśmy robić tutaj w Polsce, promując nasze
naszą kulturę, naszą tradycję, naszą przyrodę, nasze regiony i region Karpat ma unikalny charakter, jeżeli chodzi o jego potencjał, nie tylko społeczny, ekonomiczny, ale również przyrodniczy, historyczny. To wszystko powinniśmy wydobywać właśnie w tego typu przedsięwzięciach. I ja się też bardzo cieszę, bo ja przez ostatnie lata jako poseł do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie promowałem Podkarpacie również w Brukseli. Byli tutaj przecież z okolic Sanoka, z tej części województwa winiarzew, którzy promowali swoje wina. Było Muzeum Beksińskiego. No właśnie, również chciałem panie pośle przekazać pozdrowienia, bo nie mógł dzisiaj się spotkać z panem pan dyrektor Wiesław Banach, ale pamięta, jak się pan zaangażował i jakie furory wywołał Beksiński. Beksiński. A proszę pamiętać, panie pośle, że wszystko, co jest związane z Beksińskim, to tak naprawdę w tej chwili jest w Sanoku. Wczoraj była prezentacja książki, taka wydawana między innymi przy udziale pana Wiesława Banacha. Natomiast 7 października, to też mogę powiedzieć bardzo krótko, będzie projekcja filmu o Zdzisławie Beksińskim. Ona się rozpoczyna, pierwsza prelekcja jest tam gdzieś koło Warszawy, ale właściwie w tym samym czasie przyjeżdża grupa i aktorów i tutaj będzie prezentacja w Sanowskim Domu Kultury 7 października tego filmu o Zdzisławie Beksińskim. Film nie dotyczy okresu sanockiego, ale na pewno będzie wywoła tutaj duże zainteresowanie mieszkańców, także bardzo się z tego miejsca cieszymy i prosił pan dyrektor Banach o przekazanie pozdrowień, bo był pod wrażeniem tego, jak pan pomógł mu przy organizacji tej wystawy chociażby w Brukseli. To było wielkie, wielkie przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne, ale też zakończyło się olbrzymim sukcesem. Naprawdę takiej wystawy w Parlamencie Europejskim nie było w ostatnich latach i cieszę się, że Sanok przy okazji też zyskał możliwość zapromowania się jako miasto, jako stolica tej części regionu. Ale drodzy Państwo, wracając jeszcze do naszego tematu. Tak, Strategia Karpacka, Via Carpatia, kluczowe projekty flagowe polskiego rządu, które zabiegamy w Parlamencie Europejskim, teraz w kontakcie z naszymi ministrami, w kontakcie z Komisją Europejską. To są tak naprawdę projekty, które są być albo nie być dla tej części Polski, ale też tej części Europy. Jeżeli będziemy mieć dobrze skomunikowaną wschodnią flankę Unii Europejskiej, to nie tylko będzie łatwiej wyrównywać różnice rozwojowe między zachodnią a wschodnią Unią Europejską, między zachodnią a wschodnią Polską, ale drodzy Państwo, ja tym tematem zajmuję się od lat. Czytałem mnóstwo opracowań, ile taka droga ekspresowa daje korzyści jeszcze nie tylko transportowych, ale ona powoduje na przykład, jeżeli by się udało wybudować, spowoduje znaczący spadek emigracji młodych ludzi, chociażby z tej części naszego kraju. Dlaczego? Dlatego, że natychmiast się pojawiają nowe miejsca pracy, inwestycje, nowe firmy, które mając możliwość większego dostępu komunikacyjnego dla danej części danego kraju, natychmiast inwestują, a unikalnym położeniem Podkarpacia jest to, że graniczymy z Ukrainą. To jest potencjalnie rynek zbytu, gigantyczny rynek zbytu dla Unii Europejskiej, jeżeli się unormuje tam sytuacja. I Polska i Podkarpacie, ściana Polska Wschodnia ma idealne możliwości, aby być taką forpocztą tych inwestycji, tej ekspansji Polski i Unii Europejskiej na wschód. Ale ona będzie możliwa pod warunkiem, że będziemy lepiej skomunikowani, będziemy mieć lepsze drogi, będziemy mieć więcej połączeń nie tylko z zachodu na wschód, ale również z północy na południe, a jeżeli się to uda jeszcze obudować strategią karpacką, czyli dodatkowym instrumentarium finansowym dla różnego rodzaju projektów, które się finansuje ze środków europejskich w danym regionie, to tylko będziemy mogli powiedzieć, że to tylko powiemy, że te starania, te wysiłki po prostu miały sens i na pewno one się przełożą na polepszenie życia, poziomu życia mieszkańców Polski Wschodniej. I drodzy Państwo, na koniec jeszcze jedna, tutaj pozwolę sobie tutaj panu, no nie wiem, może pan burmistrz to zapowie. Nie, absolutnie. Ponieważ tutaj z panem burmistrzem blisko współpracujemy również w kontekście tego, czym ja się zajmuję na co dzień w Parlamencie Europejskim, również w tym wymiarze promowania młodych ludzi z Podkarpacia w Parlamencie Europejskim, nie tylko przez ten system dobrze funkcjonujących staży, na których goszczę młodych ludzi z Podkarpacia. Miesiąc w miesiąc jest u mnie kilka osób z Podkarpacia, gdzie starają się zobaczyć, jak funkcjonuje Unia Europejska. I to są naprawdę bardzo zdolne, młode osoby, które w dużej części robią później kariery. Ale również promuję Podkarpacie wiedzę młodych ludzi z Podkarpacia w kontekście różnego rodzaju organizowanych przeze mnie konkursów
w tym przypadku wiedzy Unii Europejskiej. Wspólnie z panem burmistrzem tutaj chcielibyśmy państwa poinformować, że pan burmistrz miasto będzie organizować w najbliższym czasie taki duży konkurs wiedzy Unii Europejskiej, który ja z wielkim zaszczytem, przyjemnością i wielkim honorem wesprę. 12 nagrodami dla laureatów plus dla dwojga uczestników, a więc dla 12 osób z Sanoka. Najlepszych w tym konkursie przewidziałem taką nagrodę i zaproszenie do Brukseli po to, żeby młodzi ludzie z Sanoka, z okolic Sanoka mogli zobaczyć, jak funkcjonuje Parlament Europejski. Bardzo się z tego cieszę, jestem z tego bardzo dumny i nie mogę się doczekać, jak ten konkurs zostanie rozstrzygnięty, laureaci wyłonieni i w połowie, drugiej połowie czerwca mam nadzieję spotkać się z nimi w Brukseli. Także bardzo dziękuję za tę inicjatywę, panie burmistrzu, jestem bardzo zobowiązany i do dyspozycji w dalszym jej procedowaniu. Panie pośle, ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym, ale również w imieniu tych uczestników, którzy będą startować w tym konkursie. Bardzo się dobrze składa, bo w gimnazjum w Sanoku jest 4, w związku z tym laureaci, którzy zdobędą te pierwsze 3 miejsca, będą mieli przyjemność spotkać się z panem Tomaszem, z różnymi przedstawicielami, prawda, w Unii Europejskiej, zobaczyć, jak tak naprawdę funkcjonuje Bruksela, jak funkcjonują biura, co się tam tak naprawdę robi, jaki tam jest przerost administracyjny, to wszystko będą mogli też tak naprawdę zobaczyć. Natomiast bardzo się cieszę, my to za chwilę będziemy już uruchamiać w przyszłym tygodniu, będziemy tego organizować w maju. Tak, tutaj pan poseł powiedział, my musimy wyłonić gdzieś do połowy, no do, na początek już pod koniec maja, żeby było wiadomo, kto w połowie czerwca wyjeżdża z dwoma opiekunami. 12 uczniów wyjedzie do Brukseli. Natomiast proszę państwa, ja zanim oddam już głos tutaj państwu, żebyście jakieś pytania, bo tak naprawdę pan Tomasz no, myśli o nas często, ale jest trochę rzadziej. Ja mam nadzieję, że teraz będzie trochę częściej, bo mam nadzieję również, że może na to podsumowanie tutaj przyjedzie, a jak nie, no to gdzieś prawda, na zjazdy ziem górskich, a jak na pewno to w tym okresie musi, bo tak dużo robi dla promocji Karpat, że ja sobie nie wyobrażam, żeby pana tu nie było. Natomiast ja chciałem również poinformować państwu, że mamy teraz w najbliższym okresie, w czasie, w kwietniu, bardzo dużą imprezę, która jest w fazie bardzo mocnych przygotowań. Jest to pierwsza wojewódzka olimpiada osób niepełnosprawnych intelektualnie z domów pomocy społecznej z całego województwa. Ona się będzie odbywać 28 kwietnia, czyli w czwartek 28 kwietnia na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Liczymy tak naprawdę, że może tych uczestników, bo mamy zgłoszenia już w tej chwili w takich ilościach naprawdę dużych, już około 300, blisko 400, może być nawet docelowo około 500 uczestników. Będzie to duża impreza, cieszymy się, że Sanok razem 500 razem z Caritasem Archidiecezji Przemyskiej, bo tu też trzeba oddać, że drugim organizatorem, który nas tutaj wspomaga, to jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej i ksiądz Artur Janiec. Zrobimy wspólnie pierwszą olimpiadę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z domów pomocy społecznej z całego województwa. Już teraz państwu ten temat sygnalizujemy i zapraszamy, żeby zobaczyć, jak potrafią młodzi ludzie, uprawiając różne konkurencje sportowe, jak potrafią się tak naprawdę cieszyć i radować. My się też będziemy cieszyć, że taką ilość tych uczestników będziemy tutaj w Sanoku gościć.